Hej, z tej strony Sylwia Maksy. Witam Cię serdecznie w 47. odcinku mojego podcastu Paliwo z Roślin. Jest to miejsce, w którym znajdziesz moc informacji dotyczących mądrze, zdrowo i rozsądnie prowadzonej diety, która ma na celu ograniczenie ilości spożywanego mięsa i produktów odzwierzęcych, ale spokojnie, nie całkowitego ich wykluczenia, bez restrykcji. Po prostu chcę Cię nauczyć, jak jeść więcej roślin, strączków, zboża, owoców i warzyw, bo to jak najbardziej przynosi bardzo pozytywne efekty dla Twojego zdrowia, środowiska i planety. Prócz informacji dotyczących stricte diety, znajdziesz tutaj jak najbardziej oczywiście informacje dotyczące aktywności fizycznej, sportu zawodowego, sportu amatorskiego, ogromną ilość fajnych rozmów z niesamowitymi kobietami. Z kobietami z racji na to, że od 4 tygodni wprowadziłam nowy cykl do mojego podcastu, jakim jest Kobieta w sporcie. W tym cyklu poruszamy z niesamowitymi kobietami bardzo ważne rozmowy, które dotyczą ich kariery zawodowej, które dotyczą ich hobby, uwielbienia, wielkiej miłości, ogromnej ilości emocji, wyzwań, a także i trudności, które należy pokonać, żeby zdobywać swój wyznaczony cel. Proste. Proste jedynie w teorii, ale czy w praktyce również? Jeśli po raz pierwszy słuchasz mojego podcastu, to serdecznie zapraszam Cię do odrobienia zaległości związanych z odsłuchaniem poprzednich odcinków, a dzisiaj serdecznie zapraszam do odsłuchania niesamowitej rozmowy, niesamowitego nagrania z Emilią Zdunek, reprezentantką Polski kobiet w piłce nożnej. Emilię znam osobiście z racji na to, że mogłyśmy się poznać na zgrupowaniu reprezentacji Polski kobiet. Bardzo się cieszę, że Emilia zaufała mi na tyle mocno, iż zechciała powierzyć również indywidualnie troskę o swoje zdrowie, o swoją sprawność, a także o mądre zrozumienie procesu żywienia. Okej, dobrze, już nie przedłużam, bo o Emilii i tak mogłabym bardzo dużo Wam opowiadać, jednakże wolę oddać jej głos i pozwolić Wam na to, żebyście ją mogli lepiej poznać. Miłego odsłuchu! Cześć Emilia! A, dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla mnie czas i dla naszych słuchaczy, pomimo tych wszystkich przedświątecznych przygotowań. Piękne słońce nam za plecami świeci, bo i u Ciebie widać ten blask i u mnie, zatem Wielka Sobota, my popołudnie poświęcamy na rozmowę o piłce nożnej. To ja się cieszę i dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. To dla mnie ogromna przyjemność, że będę mogła uchylić trochę rąbka tajemnicy dotyczącego mojego życia sportowego i takiego prywatnego. I co, tak jak mówi Wielka Sobota, więc mam nadzieję, że będzie wielkie wydarzenie związane z tym podcastem. Oj, jak najbardziej tak, więc Emilia, przedstaw się proszę najpierw naszym słuchaczom, opowiedz kim jesteś, powiedz tak troszeczkę o sobie, nie za dużo, bo wiesz, żeby mi potem pytań dla Ciebie nie brakło, aczkolwiek sądząc po Twoim entuzjazmie, ogromnej ilości emocji, jakie zawsze masz w sobie, te takie dobre, fajne emocje, to na pewno ta rozmowa będzie zachwycająca nie tylko mnie, ale też i słuchacze. Ale dobra, ja już Tobie oddaję głos. Powiedz proszę, przedstaw się i powiedz, kim jesteś. Tak jak już wspomniałaś, mam na imię Emilia, na nazwisko Zdunek. Na co dzień gram w piłkę nożną w klubie GKS Górnik Łęczna, a także w reprezentacji Polski, gdzie miałyśmy okazję się poznać. Teraz troszeczkę żałuję, że nasze drogi gdzieś tam, mam nadzieję, że na moment się rozeszły, ale mam nadzieję, że dalej będziemy współpracować w reprezentacji. To tak wtrąciłam to tylko. A co do mnie, no to na co dzień studiuję psychologię. Gdzieś tam wiążę przyszłość z tym. Mam za sobą też pobyt w Hiszpanii, w hiszpańskiej La Lidze. I co mogę powiedzieć? Mam rodzeństwo, jestem ogólnie ze Stargardu. I więcej dowiecie się z tego podcastu. Na pewno. Tak jest, super. Widzisz, wstęp bardzo dobry. Już mnie zaciekawiłaś, co będzie dalej. Emilia, powiedz proszę, ja dzisiaj na Łączy Nas Piłka mogłam przeczytać, że jesteś skarbem dla Ekstraligi Kobiet. Muszę się odnieść do wczorajszego meczu, dwa Twoje gole. Powiedz proszę, jakie to emocje? Powrócić do siebie na boisku, znów czuć tą formę i znów czuć, że możesz przenosić góry. Bo tak moim zdaniem jest z tego, co obserwuję, z tego, co widzę. Nie tylko ja.
Wiesz co, na pewno dodaje to ogromnego kopa takiego motywacji i na pewno nabieram pewność siebie, jeżeli strzelam bramki, asystuję, wiem, że dobrze wyglądam w meczu i to na pewno jest na duży plus. Natomiast tak jak gdzieś tam wspomniałam przed naszym nagraniem, że to też był, to też jest w sumie teraz taki moment i nie wiem, czy jest związany z tym, że gdzieś znowu dobrze się czuję na boisku, czy gdzieś ta nadchodząca wiosna, czy już w sumie trwająca wiosna dodaje mi też takiej witalności i takiej energii, ale na pewno jest zdecydowanie inaczej niż to było jeszcze 2-3 miesiące, czy 4 nawet temu, gdzie no miałam takiego mentalnego troszeczkę doła i tak naprawdę nie wiedziałam, w którą stronę chcę iść, czy ta piłka jeszcze sprawia mi tyle radości, ile sprawiała mi, kiedy zaczynałam grać i kiedy to trwało, kiedy przegrywałam albo kiedy wygrywałam i odnosiłam sukcesy. Ale przekonuję się znowu z dnia na dzień, że mam tą radość i te jakieś myśli, które mi towarzyszyły, że może to czas zmienić swoje troszeczkę życie i zająć się czymś innym, odchodzą w taką lekką niepamięć i staram się na nowo wykorzystywać każdy moment na boisku, na treningu i cieszyć się po prostu tym. Piękne. Wiesz co, nasi słuchacze oczywiście tylko będą mogli Cię usłyszeć, nas usłyszeć, ale ja widzę tą iskierkę w oczach, mimo wiesz, tego takiego rozświetlonego bardzo dużej ilości Twojego pokoju za Tobą, ale moim zdaniem to jest ta, wiesz, ta droga do Twojego jeszcze większego szczęścia niż było na początku, ale wiesz, tak chciałabym totalnie powrócić do czasów Twoich, może jak byłaś moim dzieckiem, miałaś 6-8 lat, powiedz proszę, gdzie widziałaś, w jakim zawodzie widziałaś siebie wtedy, co chciałaś robić, jakie były Twoje marzenia? Wiesz co, tak naprawdę jak nieraz rozmawiam sobie czy z moimi rówieśnikami, czy z jakimiś tam starszymi osobami, czy nawet teraz z młodszymi koleżankami z drużyny i się pytam, co one chciały robić, jak były młodsze, albo co one chcą robić za x lat, to zawsze jest takie, no nie wiem, zobaczymy, no nie wiem, no ja bym chciała tamto, ale to tak jedna na 10 osób jest w stanie mi określić, co ona chciała robić. Ja myślę, że nie wiem, czy jestem wyjątkiem, czy nie, ale ja jakby mam wrażenie i nie przypominam sobie niczego innego i tak naprawdę chyba od zawsze wiedziałam, że będę studiować psychologię, i że będę nie wiem, czy będę piłkarką, ale w każdym razie, że będę grała w piłkę nożną. I nawet kiedyś, jak byłam młodsza, może nie jak miałam 6-8 lat, ale gdzieś już byłam trochę bardziej świadoma, że ta piłka nożna naprawdę w kobiecym wydaniu istnieje, bo za moich czasów to tak o polskiej piłce nożnej to w ogóle nie słyszałam i gdzieś tam Stany Zjednoczone czy Brazylia. A więc z racji tego, że chciałam i wiedziałam już w tych najmłodszych latach, że będę grała w piłkę, to chodziłam i się śmiałam, że zmienię obywatelstwo na brazylijskie i będę grała w Brazylii, bo tam grają w piłkę. Nie wiedziałam, że w Polsce też grają w piłkę, więc to jest teraz po latach to jest na pewno śmieszne i takie dość dziwne, ale tak było, bo tak jak mówię, nie wiedziałam, że w Polsce nie tylko chłopcy grają w piłkę, ale także dziewczynki, ale na to przyszło czas i gdzieś tam później dopiero dowiedziałam się, że są kluby jakieś i zaczęłam trenować i grać z dziewczynkami. Rewelacja, czyli zobacz, cały czas ukierunkowanie na cel, który zdobywasz i to jest niesamowite, że mimo tych trudności, mimo tego, że no, tak jak sama wspominasz, piłka nożna jest bardzo popularnym sportem u nas w Polsce, ale piłka nożna w kobiecym wydaniu dopiero zyskuje na tej popularności. Czy czujesz się taką, wiesz, częścią kobiecej piłki nożnej, dzięki której my możemy poznawać ten sport, możemy kibicować, no a także wspierać takie, wiesz, młode piłkarki, które no, mają takie aspiracje jak ty? Wiesz co, myślę, że poniekąd się czuję, bo zwłaszcza tutaj u nas z naszego województwa jest niewiele piłkarek, które na przykład do dziś dnia grają w reprezentacji Polski i gdzieś które powiedzą, że są z Zachodniopomorskiego i będą kojarzone z piłką nożną. I jakby może nie tyle czuję się jak ambasadorka, ale gdzieś taka osoba, że jak ktoś mówi, że piłka nożna w kobiecym wydaniu i Zachodniopomorskie, to myślę, że jestem jedną z niewielu piłkarek, które są kojarzone tutaj z tą piłką nożną. Jest jeszcze Ania Szymańska czy Ola Sikora, ewentualnie Jola Siewińska. Jeżeli o kimś zapomniałam, to przepraszam. Ale myślę, że to są, że jesteśmy jakby takimi głównymi postaciami, z którymi gdzieś jest kojarzona tutaj w naszym województwie piłka nożna, bo tak jak mówisz, piłka nożna kobiet jest coraz bardziej rozpowszechniana i to mnie cieszy.
I cieszy mnie też to, że coraz więcej polskich piłkarek jakby marketingowo zdecydowanie lepiej wyglądają i na pewno ta piłka kobieca zyskuje na tym i możemy się tylko z tego cieszyć i jakby to dalej rozpowszechnić. Mhm, bardzo dobre podejście, dokładnie. I to teraz takie proste, krótkie pytanie. Dlaczego piłka nożna? Co ona tobie daje? Powiem ci tak, że z racji tego, że się znamy i bardzo dużą sympatią cię jakby otaczam, że tak powiem. Z ogromną wzajemnością. To nie będę niemiła, bo nie ukrywam, że po prostu to pytanie prześladuje, myślę, że wszystkie piłkarki, okay, naprawdę od wielu, wielu lat i to jest takie, dlaczego zaczęłaś grać w piłkę nożną? No to ja zawsze zadaję pytanie, dlaczego pan zaczął być dziennikarzem, na przykład, jeżeli to był dziennikarz. Każdy miał jakieś takie swoje powody i nie rozumiem do dziś dnia, dlaczego wszyscy się dziwią tak bardzo, dlaczego dziewczyna zaczęła grać w piłkę nożną. Po prostu, no myślę, że powody były bardzo podobne, dlaczego ten pan został, potencjalny jakiś pan dziennikarz, tak, został panem dziennikarzem, pewnie z pasji, pewnie, nie wiem, bo to lubił, bo to pokochał, bo go coś zainteresowało. My tak samo, wydaje mi się, że w większości, jeżeli ja mówię o sobie, no to na pewno to była pasja, to był starszy brat, który grał w piłkę. To byli moi koledzy, bo koleżanki oczywiście były, to nie było tak, że byłam sama jedyna, ale gdzieś to były takie koleżanki, że nie miały co robić, więc szły też grać w piłkę. Więc chyba takie powody, takie jak u wszystkich, nie było jakiegoś takiego wyjątkowego powodu, że nagle się obudziłam i przyśniło mi się coś w nocy, że będę piłkarką i zagrałam w piłkę. Po prostu to była pasja, gdzieś od takich maleńkich lat mi się to podobało i taką drogą poszłam. Czy po drodze miałaś inne aktywności, wiesz, jakieś inne gry zespołowe, inny sport, który też ci sprawiał frajdę, ale jednak to piłka nożna wygrała? Wiesz co, ze mną to było tak, że ja mam wrażenie, że jakbym nie grała w piłkę nożną, to na pewno bym jakiś inny sport uprawiała i wydaje mi się, że całkiem nieźle bym sobie radziła, może nie na takim poziomie jak tutaj teraz w piłce nożnej, ale myślę, że całkiem nieźle by to wyglądało, bo jako młoda dziewczyna jakby nie miałam nigdy problemu z jakimkolwiek sportem, czy to koszykówka, czy pomimo tego, że jestem niską osobą, nie miałam problemu z czy właśnie z koszykówką, czy z siatkówką, czy jakieś biegi. Okej, na krótkie dystanse, bo na długie to raczej mnie tam ciężko było znaleźć. Natomiast tak, byłam taka bardzo aktywna i przez długi czas też grałam w koszykówkę, tak naprawdę do gimnazjum. No ale nigdy nie zadawałam sobie nawet takiego pytania, czy piłka nożna, czy koszykówka. Zawsze była piłka nożna, jak miałam czas, to jechałam na koszykówkę. Na pewno jakby najbardziej ubolewała nad tym moja pani od WF-u w gimnazjum, bo ona bardzo chciała, żebym została w koszykówce, ale też wiedziała, jak jakby kocham piłkę nożną i jak wiele dla niej poświęcam, więc nigdy mnie nie namawiała, natomiast wiem, że na pewno byłaby szczęśliwa, gdybym została przy koszykówce. Okej, czyli miłość do sportu i tak była u ciebie bardzo duża do ogólnie rozumianego sportu, ale ja się cieszę, że jednak jesteś w piłce nożnej, no bo dzięki temu rzeczywiście ta piłka nożna w całości, piłka nożna kobieca, zyskuje bardzo dobrą zawodniczkę. Powiedz proszę, jakie to uczucie, czy pamiętasz w ogóle to uczucie, kiedy zadzwonił po raz pierwszy telefon z powołaniem ciebie do pierwszej kadry reprezentacji polskiej kobiet w piłce nożnej? No powiem ci, że ja pierwsze powołanie do reprezentacji dostałam w wieku 26 lat, więc jak na piłkę kobiecą to jest naprawdę, myślę, że na męską też, to jest tak naprawdę późno, nie chcę powiedzieć, że bardzo późno, ale naprawdę późno. Grałam we wszystkich młodzieżowych rozgrywkach, jeżeli w momencie, kiedy kończył się mój rocznik, ja gdzieś przychodziłam dalej, skończyły się rozgrywki kadr młodzieżowych i gdzieś no nie miałam po drodze tej reprezentacji pierwszej. Myślę, że było wiele przyczyn, no, na pewno kontuzje, które przychodziłam, które nie pozwalały mi jakby utrzymać mojej takiej najwyższej formy przez jakiś dłuższy czas i myślę, że to był jeden z głównych powodów, który jakby odwlekał w czasie mój debiut w reprezentacji, bo ja jakby też wiedziałam, że ja w tej reprezentacji w końcu zagram, to był mój cel, a ja mam jakby w naturze to, że jak sobie coś stawiam, to choćby się, okej, może nie waliło i paliło, bo na pewno po trupach tego nie robię, ale na pewno na wszystko, na co mam wpływ, to staram się wykorzystać i po prostu dążyć do tego celu. No i z reprezentacją pierwszą było tak samo. Gdzieś widziałam, jak dziewczyny 17-18-letnie grały w reprezentacji, już debiutowały. Ja miałam 22, 23, 24, 5
i dalej w tej reprezentacji nie grałam, ale przyszedł nowy trener, trener Stępiński. Ja gdzieś jakby, powiem tak kolokwialnie, wykaraskałam się z tych takich kontuzji i gdzieś mogłam spokojnie skupić się na przygotowaniu. Prezentowałam dobrą formę, trener mi zaufał i w wieku 26 lat zadebiutowałam w reprezentacji. I teraz jak ktoś mnie pyta albo kogoś widzę i że tak powiem piekli się, że ma 20 lat i nie gra w reprezentacji, a uważa on, że zasługuje, to zawsze opowiadam mu swoją historię i mówię, że na wszystko przyjdzie czas. Mamy też na gorąco, możemy zobaczyć jak Augustyn, tak? W pierwszej reprezentacji ostatnio też w wieku 26 czy 7 lat zadebiutował u trenera Sousy, więc wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ciężko pracuje, to tak naprawdę na wszystko przyjdzie czas, trzeba być po prostu cierpliwym i wierzę w to, że po prostu cierpliwi i ciężko pracujący będą wynagrodzeni. Dokładnie, dokładnie. Robić swoje, mieć ten swój cel, tak jak ty od samego początku. Powiedz proszę, czy uważasz, że w sporcie bardzo pomagają tobie studia, twój kierunek, który studiujesz, psychologia? Wiesz co, bardzo często też dostaję tego typu pytania i tak naprawdę tak jak chyba jest takie powiedzenie, znaczy jest na pewno takie powiedzenie, nie wiem czy dobrze, że szef bez butów chodzi, tak myślę, że ta psychologia poniekąd gdzieś na pewno daje mi jakieś możliwości i jakoś pozwala mi na różne strony, znaczy na różne sytuacje spojrzeć z różnych stron. Natomiast ciężko mi jest patrzeć pod kątem siebie, jako swojej osoby, żeby jakby sobie jakoś pomóc bardziej. Tą psychologię wykorzystuję w relacjach z innymi, albo w funkcjonowaniu, albo w jakimś zarządzaniu drużyny, albo spojrzeniu po prostu ze strony trenera na pewne sytuacje. Bardziej jakby w kontekście takim szerszym, niż jakby skupiającym się na własnej osobie. To powiedz proszę, jaki będzie twój kolejny kierunek, jeżeli mówimy tutaj o studiach i twojej przyszłości zawodowej, stricte związanej z psychologią, psychologia, sportu? Sportu, tak, zdecydowanie tak. Już mam nadzieję, że już zostało mi półtora roku i gdzieś zakończę w końcu moje studiowanie, bo już się śmieją ze mnie dziewczyny, że jestem wieczną studentką, ale no tak wyszło, że co chwilę gdzieś tam musiałam zmieniać miejscowość, uczelnię, więc trochę mi zeszło, ale jestem cierpliwa i skupiam się na tym, co robię i wiem, że w końcu osiągnę sukces. Tak, bardzo mi to imponuje, bo moim zdaniem jesteś bardzo dojrzałą osobą. Tak jak mówię już to chyba trzeci raz podczas tego nagrania, bardzo ukierunkowaną na swój cel i naprawdę ja to wielokrotnie widziałam, słyszałam, czułam podczas naszych rozmów, podczas naszego kontaktu, dlatego też naprawdę świetny przykład, Emilia, nie tylko na boisku i ja się cieszę, że naprawdę miałam okazję Cię poznać już tak coraz lepiej, więc super, że możemy nagrywać ten odcinek. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Emilia, powiedziałaś, że często zmieniałaś miejsce zamieszkania. Muszę Cię również zapytać, mimo że wiem, że to jest bardzo częste też pytanie u Ciebie, o Hiszpanię. Powiedz proszę, jak się tam czułaś? Co Ci dał pobyt w Hiszpanii? Jak oceniasz swój pobyt w ogóle w Sewilli? Wiesz co, jak właśnie ktoś mnie pyta na temat Hiszpanii, to ja trochę to dzielę na takie dwie sfery, jakby sferę taką zawodową stricte odnoszącą się do piłki nożnej i sferę prywatną. I jakbym miała powiedzieć, co dał mi wyjazd, albo po prostu jakbym miała go podsumować, ten roczny, półtora roczny w zasadzie pobyt w Sewilli, to na pewno na duży plus, jeżeli chodzi o sferę zawodową, bo no nie oszukujmy się, tak naprawdę poziom i warunki treningowe i cała otoczka, organizacja klubu i funkcjonowanie ligi żeńskiej w Hiszpanii, no to jest zdecydowanie wyższy poziom niż w Polsce i to na pewno jest na ogromny plus pod każdym względem tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o taką sferę prywatną, to był naprawdę niesamowicie ciężki dla mnie okres, bo wyjechałam tam sama, byłam zupełnie sama. W zasadzie oprócz angielskiego nie znałam hiszpańskiego, musiałam się uczyć od podstaw. Wiemy też, że Hiszpanie czy Włosi niechętnie uczą się języka angielskiego, więc też nie miałam takiego komfortu, żeby ze wszystkimi porozmawiać po angielsku, bo nie każdy po prostu potrafił ten angielski. Więc było takich wiele, wiele spraw i wiele, wiele jakby detali, które sprawiały, że było mi naprawdę tam ciężko. Chociażby też to, że nie miałam żadnego Polaka, nikogo zupełnie. Gdzieś tam dopiero po czasie poznałam ludzi, którzy też zamieszkiwali w Sewilli i gdzieś tam
wyciągnęli do mnie rękę i też chcieli mi pomóc się zaaklimatyzować. No ale później, jak już okazało się, że ja też trochę ochłonęłam i trochę się zaaklimatyzowałam, no wybuchła pandemia i zamknęli mnie na 2 miesiące, dosłownie 2 miesiące w domu, bez tak naprawdę wyjścia, gdzieś 10 dni chyba przed upływem tych 2 miesięcy wypuścili nas z domu, więc jakby myślę, że bez tej kwarantanny i bez tego okresu pandemii mogłabym zaliczyć to wszystko, mimo wszystko, że to był mega ciężki okres, to na plus, ale ta pandemia i ten pobyt od marca do maja w zamkniętym domu, no po prostu podciął mi tak skrzydła, że nie chciało mi się naprawdę już nic więcej. Wiesz co, jak najbardziej w to wierzę, co mówisz, bo uważam, że każdy z nas bardzo mocno nadal odczuwa skutki pandemii, zamknięcia, ograniczeń związanych chociażby z kontaktem z innymi ludźmi, a tym bardziej cały czas, no jako że mogę współpracować ze sportowcami, współpracuję ze sportowcami, to ja cały czas w okresie pandemii jednak myślę o Was, bo cały czas, przez cały rok budujecie formę po to, żeby wykazać się na boisku, żeby być w treningach, żeby osiągnąć albo cały czas utrzymywać tą niezawodną, mistrzowską formę, a tutaj jednak zamknięcie, ograniczenie związane chociażby, nie wiem, nawet z dostępnością świeżego powietrza, tak jak miałaś. Ograniczenie związane z brakiem dostępu do siłowni, do boiska, do treningów i jeszcze ty byłaś w obcym kraju totalnie bez jakiejkolwiek, no, bardzo bliskiej osoby, więc wierzę, że to był bardzo trudny czas, ale moim zdaniem bardzo szybko się po nim podźwignęłaś. Wiesz co, czy bardzo szybko? Nie wiem, ale starałam się jakby, jak już to wszystko się skończyło i wróciłam do Polski, po prostu cieszyć się tym, że pomimo tego, że nadal w Polsce była i kwarantanna i wszystkie jakby rzeczy związane z pandemią, no to cieszyłam się, że jestem w ojczyźnie, że jestem blisko domu, że jestem blisko rodziny i że jestem przede wszystkim zdrowa. To było dla mnie najważniejsze, że moi bliscy są zdrowi i że mimo tego, że jest taki, a nie inny czas i tak naprawdę, który trwa dalej, to i tak możemy być jakby gdzieś szczęśliwi czy spokojni o to, że jesteśmy wszyscy zdrowi i to było w tamtym momencie najważniejsze. Zgadza się. Wiesz co, ja jako dietetyk muszę Cię też wypytać o jedną rzecz, jeszcze a propos Hiszpanii. Powiedz proszę, co dobrego tam wcinają piłkarki? Jak wygląda ich taka systematyka żywienia? Czy widziałaś, żeby one jakoś wybitnie, szczególnie dbały o swoją formę żywieniową? Wiesz co, to chyba był jeden z największych takich zaskoczeń, które mnie tam spotkały, bo jak zobaczyłam to, jak się odżywiają piłkarki akurat w Sewilli, bo nie miałam jakby styczności z innymi piłkarkami, to byłam mega zaskoczona i było też tak, że spotkaliśmy się rano, trenowaliśmy bardzo wcześnie, bo w Sewilli w okresie sierpnia, września to jest 40 stopni w ciągu dnia, więc nie dało się po prostu tam funkcjonować. Spotykaliśmy się bardzo wcześnie, bo 7:30, 8 chyba już musieliśmy być w klubie. Mieliśmy wspólne śniadanie i zaraz po tym wychodziliśmy na boisko, na trening. No i to śniadanie, powiem Ci, że pierwszy raz jak przyszłam, no to no spodziewałam się raczej coś typu owsianka, owoce, ewentualnie jakiś jogurt, coś, nie wiem, ewentualnie pieczywo, dżem, coś w ten deseń. No spotkałam tylko bagietki, które wiadomo były wszystkie do podgrillowania, że tak powiem, bo tam mają, nie wiem, jakiś taki zwyczaj, że ciepłe pieczywo jedzą. Plus jakaś szynka i serek. I w zasadzie to by było tyle, ewentualnie kakao. I ja akurat dość dobry kontakt złapałam z dziewczyną ze Stanów Zjednoczonych, która do odżywiania przykuwa po prostu tak, nie znam osoby, która chyba większej wagi przykuwa do odżywiania niż ona. No i w zasadzie jak przyszła na to śniadanie ze mną, no to ja siłą rzeczy coś zjadłam, no bo wiadomo, że mieć jakąś energię. Ona chyba nic nie zjadła, bo nie jadła glutenu, w zasadzie pieczywa w ogóle bezglutenowego nawet nie jadła, o dżemach, szynkach nie wspomnę, więc nie wiem, cokolwiek w ogóle zjadła na tym, no ale na tym, przed tym treningiem, ale jakby po rozmowach w klubie, że no my troszeczkę inaczej funkcjonujemy, tak. Po prośbach troszeczkę dla nas zmienili, czy może nie zmienili, ale dołożyli na pewno trochę więcej produktów, typu właśnie jakieś jogurty, owsianki, czy tego typu rzeczy i było trochę inaczej, ale to na pewno było dużym dla mnie zaskoczeniem. I ogólnie odżywianie w Hiszpanii na pewno
trochę sprawiało mi na początku problemów, bo w Hiszpanii jest też tak, że trochę oni jedzą u nas na odwrót. U nas się je duże śniadanie, u nich się je duże kolacje, tak. Więc dla mnie to też był problem, bo gdzieś tam w dzień jedliśmy troszeczkę mniej, a później na przykład trzeba było na kolację iść i zjeść posiłek, żeby nabrać energię, a mieliśmy rano wstać na przykład i grać o 11, a ja w pełnym brzuchu po prostu nie mogłam spać do 11, 12 w nocy, bo mi się wszystko trawiło i było mi źle po prostu po tej kolacji. Ale gdzieś kwestia też jakby porozmawiania, wytłumaczenia i jakoś to sobie poukładaliśmy tak, żeby oni oczekiwali jakiegoś tam jedzenia z mojej strony i ja też oczekiwałam jakiegoś zapewnienia produktów, więc jakoś tam się dotarliśmy i nie było tak. A powiedz proszę, jak ze strony innych zawodniczek, innych piłkarek, ale hiszpańskich, czy one też przejęły twoją systematykę żywienia, czy im podpasowały te owsianki i inne produkty, które no ty jakby nie było wciągnęłaś do klubu? Były takie dwie dziewczyny, które z Kolumbii i z Chile chyba bodajże, które gdzieś podłapały te owsianki i zaczęły jeść trochę takie jak my, tam była taka grupa nas właśnie dziewczyny ze Stanów i ja plus reszta dziewczyn, no i gdzieś tam dwie czy trzy złapały też taki raczej styl odżywiania nasz niż taki hiszpański. Okej, czyli ja sobie muszę zapisać drukowanymi literami w dietetyce sportowej w CV, dużo jest do zrobienia. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Okej, a powiedz proszę, twój ulubiony posiłek już w Polsce, w normalnych warunkach. Twój ulubiony posiłek przedtreningowy. Co to jest? Ja myślę, że owsianka, owsianka. Paradoksalnie, bo jeszcze kilka lat temu, jak ktoś mi mówił o owsiance, to ja nie chciałam nawet o tym słuchać, ale dziś była taka sytuacja, że koleżanka tak mocno mnie namawiała, ja ci zrobię dobrą, naprawdę zaufaj mi, ja ci naprawdę zrobię dobrą owsiankę. Ja tej owsianki naprawdę nienawidziłam, chyba już mogę nawet tak powiedzieć. Ale się przekonałam, zaufałam jej i po tamtym razie naprawdę smaczną owsiankę zrobiła i gdzieś nauczyła mnie, podpowiedziała później kolejne doświadczenia z owsianką i chyba dzisiaj mogę powiedzieć śmiało, że przedtreningowe. Jeżeli trenujemy rano, to na pewno owsianka. Okej, to wiesz co, no ta dobra, najlepsza owsianka teraz wymaga podania przepisu. Musisz to zrobić, Emilia, bo ja wierzę, że nasi słuchacze będą do ciebie pisać, no dobra, Emilia, fajnie wszystko powiedziałaś, ale gdzie przepis? Dawaj. Wiesz co, jeżeli chodzi o owsiankę, to ja chyba ze wszystkim lubię tę owsiankę, naprawdę, ale zaczęłam na pewno od owsianki z kiwi, bananem, jogurtem, zawsze jakaś tam cynamon i orzechy włoskie. I chyba to była taka moja najulubieńsza, że tak powiem, owsianka, a dzisiaj to są już takie rozmaitości, że tylko patrzę, żeby mniej więcej się mikro i makro wszystkie składniki zgadzały i po prostu... Na co mam ochotę, to tak naprawdę. Tak, ale fajnie, bo też wybrałaś takie kontrastowe kolory. To też ma znaczenie, prawda? Jesz oczami, jakby nie było. Zdecydowanie. To teraz powiedz mi tak, najbardziej ulubione twoje danie, ale już takie wiesz, elastyczne, niekoniecznie przedtreningowe czy potreningowe, coś na co wiesz, no można by cię wyciągnąć na fajne spotkanie i ploteczki. No to będzie mieć problem, bo to by musiał chyba być cały dzień taki rozplanowany z jedzeniem. Myślałam, bo... że powiesz owsianka. Nie, no owsianka. Właśnie a propos takich ulubionych potraw, to zawsze na kadrze, jak się spotykamy, to nie wiem dlaczego, ale prawie co kadrę rozmawiamy o jedzeniu i zawsze jest pytanie, okej, masz do końca życia wybrać dwa posiłki, jakie to są? I zawsze wszystkie po kolei wybierają. Okej, jakbym miała iść na śniadanie, to wybieram na przykład owsiankę, zwykle pada, ale później no to jakiś makaron. To u mnie chyba też tak jest, że nie mam chyba takiej najbardziej ulubionej rzeczy, ale kocham makarony i wszystko co z makaronami, spaghetti i bolognese i carbonara, ale też lubię bardzo naleśniki. Nie, naprawdę jest mi naprawdę ciężko określić jakąś taką najbardziej ulubioną. Myślę, że wszystko oprócz marcepanu chyba jestem w stanie. Okej, ale to ciekawe, oprócz marcepanu, czyli w te święta marcepanu nie ma u ciebie. Nie, zdecydowanie. Okej, rozumiem. Dobrze, porozmawiałyśmy o jedzeniu, mówiłyśmy o treningach, to teraz powiedz proszę, bo na pewno jestem przekonana, że naszych słuchaczy to bardzo interesuje, jak wyglądają twoje treningi na co dzień, jak wyglądają one przede wszystkim w tym okresie przygotowawczym, czy jest ich bardzo dużo w ciągu dnia, w ciągu tygodnia?
Wiesz co, to też zależy, bo ja zawsze przed okresem przygotowawczym klubowym staram się sobie sama zorganizować, czy sama z pomocą trenera od przygotowania motorycznego, taki swój indywidualny jakby okres przygotowawczy do okresu przygotowawczego. Mhm. Nie lubię jakby po wakacjach, czy po jakimś wolnym, po jakiejś większej czy dłuższej przerwie wejść po prostu z kroku do przygotowań w klubie. Wolę gdzieś być, okej, okay, to też nie jest tak, że wracam do domu, bo mamy na przykład wakacje albo czas wolny, ten świąteczny, zimowy, i ja dalej trenuję. Nie, bo zawsze jest tak, że daję sobie jakieś kilka dni takiej naprawdę nic nie robienia. Może nie nic nie robienia, ale na pewno nic nie robię związanego z piłką nożną. Gdzieś idę na rower ewentualnie, czy z chrześniakiem, czy coś, jakieś inne aktywności fizyczne, natomiast nie robię nic kompletnie z piłką nożną przez naprawdę kilka dobrych dni. A później staram się przygotować, tak jak już wspomniałam, do okresu przygotowawczego, który czeka mnie w klubie, i gdzieś powoli zaczynam trenować raz dziennie. Dopiero w klubie, jak się pojawiamy wszystkie razem, to tam jest cięższa praca i trenujemy dwa, i ja czasami trzy razy mhm. dziennie, jak czas na to pozwala, i jest to wszystko jakoś tak optymalnie ułożone. Mhm. A w jaki sposób odpoczywasz? W jaki sposób się regenerujesz? Wiesz co, no, myślę, że mam całkiem niezły zestaw takich pomocy do regeneracji, typu kompleks, te prądy. Ostatnio też zakupiłam bańki chińskie, wow. które też sobie stawiam. Jest roller, jest teragan, mhm. jest też kąpiel w lodzie. Mamy też w klubie miejsce do odnowy, gdzie możemy spokojnie korzystać, więc jeżeli chodzi o to staram się dbać o regenerację, no ale też nie zapominam o odżywianiu, bo widzę teraz z perspektywy czasu, gdy większą uwagę przykładam do tego, że to nie są plotki ani jakieś wymysły, ale naprawdę jedzenie może nam dać i takiego energicznego kopa, i takie coś, co pozwoli wyciszyć się i zregenerować przed kolejnymi zawodami, czy jakimś meczem, czy treningiem. Super, dziękuję, że o tym wspomniałaś. To nie było tutaj nakręcone. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Wiadomo. Mówię szczerze. Bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo obie wiemy, jakie to jest niezwykle ważne, i przede wszystkim też udowadnianie innym, którzy jeszcze nie do końca się przekonali, jak na przykład twoje hiszpańskie koleżanki, że jednak to żywienie nie tylko okołotreningowe, ale tak naprawdę przez cały czas żywienie związane z daną osobą, danym sportem jest niezwykle ważne w kontekście kształtowania kolejnych zdolności, tutaj akurat sportowych. Ale powiedz proszę, jeszcze będę drążyć o tej głowie. Sposobów na regenerację w klubie i poza klubem masz naprawdę bardzo dużo, ale czy znajdujesz też takie, wiesz, chwile, sposoby na to, żeby się wyciszyć wewnętrznie? No bo jednak sam mecz, ilość bodźców związanych chociażby też z kibicami, z tym, co się dzieje w prasie, z też tym, że no jednak są osoby, które na ciebie liczą, najbliżsi, rodzina, trener, inne zawodniczki, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne. Jak sobie z czymś takim radzisz? Wiesz co, najbardziej i najlepiej sobie radzę wtedy, kiedy wracam do domu. Jakby wtedy staram się, daję sobie też odpocząć od piłki nożnej, poświęcam się rodzinie, telefonu tak naprawdę mogłabym nie używać kompletnie. I tutaj chyba jest najlepszy taki dla mnie okres, gdzie totalnie wypoczywam, nie myślę o piłce, nie myślę o klubie, co się dzieje, co dalej, gdzie będę grała za chwilę, czy nie wiem, czy będę w formie, czy nie będę, kompletnie się od tego odcinam. Chyba tu jest taki i najlepszy okres, i najlepsze miejsce do tego. A jeżeli chodzi o taki odpoczynek taki głowy, że tak powiem, w okresie startowym czy w okresie przygotowawczym, to przede wszystkim lubię pobyć sama czasami, mhm. i jakby odciąć się od wszystkich, wziąć słuchawki, pójść na spacer, czy gdzieś spędzić czas samotnie, pomyśleć sobie, czy nawet odciąć się od tego wszystkiego, co się dzieje, wziąć ewentualnie jakąś fajną książkę i skupić się zupełnie na sobie. A jak nie, to poświęcić po prostu więcej czasu jeszcze na psychologię, na coś, co mnie jeszcze poza piłką nożną interesuje. I tak naprawdę chyba takie mhm. rzeczy, nie jakieś takie wymysły. Bardzo proste mhm. rzeczy, które
które potrafią mnie jakby gdzieś uspokoić. Mhm. Powrót do tej prostoty i takich najważniejszych rzeczy, które powinny być najważniejsze dla każdego z nas, prawda? Czyli najpierw zadbanie o siebie i fajnie to podkreśliłaś. Więc powiedz proszę, jakie masz rady dla młodych piłkarek? Powiedzmy nastolatek, takich już bardziej świadomych, nastawionych na cel, ale które też jednak liczą się z tym, że mogą opaść emocje, może opaść motywacja. Co w takich chwilach zrobić, żeby jednak dojść na ten sam szczyt? Chyba nie ma takiej recepty, że coś się powie i trzeba to zrobić i na pewno wszystko się spełni, co chcemy. Ja, tak jak wcześniej powiedziałam, naprawdę miałam wiele przeszkód w moim życiu, żeby osiągnąć jakby to, co osiągnęłam, z czego jestem bardzo dumna i nie zamierzam poprzestać jeszcze jakby nad tym. Okej, osiągnęłam wiele rzeczy z mojej takiej długofalowej listy, może okej, nigdzie jej nie spisałam, ale zawsze ją w głowie gdzieś z tyłu miałam, że chcę zrobić to, chcę zrobić to, chcę być tą osobą, a nie tą. I myślę, że jeżeli po prostu będziemy na to ciężko pracować, to jest bardzo oklepane, bo chyba myślę, że każdego sportowca, który coś w życiu osiągnął, czy osobę, która gdzieś tam też swoje cele realizuje, jeżeli się spytamy takich ludzi, co trzeba zrobić, to myślę, że każdy powie to samo, że po prostu trzeba ciężko pracować i wiem, że to może się wydawać takie dość prymitywne i takie oklepane i takie Jezu, znowu to samo, ale to jest chyba takie najprostsza recepta, która okej, nie daje nam 100% gwarancji, że osiągniemy ten cel i to, co sobie zakładaliśmy, no ale myślę, że bez tego to nawet nie mamy po co zaczynać, bo jeżeli nie jesteśmy przygotowani na to, że będziemy ciężko pracować, będziemy cierpliwi przede wszystkim, no to tak naprawdę nie mamy co zaczynać, bo ta droga do naszych marzeń, do naszych celów, się wydłuża i nie wiadomo, czy ją osiągniemy. A jeżeli mamy w sobie determinację i przede wszystkim chęci i pomimo tych rzeczy, na które no, musimy być przygotowani, bo życie pisze różne scenariusze i nie zawsze jest kolorowo i każdy doskonale o tym wie, że nie zawsze jest kolorowo i nie zawsze jest tak, jak tego chcemy, ale chyba najważniejsze jest to, żeby się po prostu nie poddawać, a jeżeli trafia się jakiś taki gorszy czas, po prostu go przetrwać, zacisnąć zęby i wyjść z takimi wnioskami jeszcze silniejsze z takich sytuacji. Ja się cieszę ze względu na te rady, które powiedziałaś, bo jasne, podkreśliłaś, że każdy by powiedział to samo, ale uwierz mi, że wielokrotnie spotykam się z wymyślaniem tak dziwnych narzędzi i tak dziwnych podpowiedzi, które kurczę, one nigdy nie zadziałają, jeżeli nie zadbamy o te podstawy. Cudownie, że je podkreśliłaś, no dosłownie nawet tutaj wyboldowałaś je dokładnie, więc jasne, dbajmy wszyscy o to i niezależnie, czy gramy w piłkę nożną, w koszykówkę, czy jesteśmy kucharzami, czy pełnimy jakikolwiek inny zawód, to po prostu należy wiedzieć, że to, co robimy, musimy robić jak najlepiej i po prostu być w tym najlepszym. I to jest chyba jedyna droga do sukcesu i tego, żeby przynosiło to szczęście i zadowolenie. A powiedz, Emilia, proszę, gdzie będziesz za 10-15 lat? Gdzie siebie widzisz? Jakie jest twoje marzenie? O, prędzej gdzie będę, to nie mam pojęcia, ale na pewno widzę siebie jako osobę związaną ze sportem. Chyba, pomimo tego, że czasami mam ochotę po prostu zacząć coś nowego, zupełnie nowego, bo tak naprawdę od prawie 20 lat za chwilę będzie uprawiam piłkę nożną i tak naprawdę nic innego, okej, gdzieś tam poza rzeczami związanymi z psychologią nigdy w życiu nie robiłam i nieraz spotykam takich ludzi, którzy mnie po prostu inspirują i do tego, żeby poznać coś nowego, żeby zobaczyć, jak jest w innym świecie, ale i tak mimo wszystko myślę, że jak skończę grać w piłkę, okej, będę chciała poznać coś nowego, ale wydaje mi się, że i tak moja przyszłość nadal jest związana ze sportem i z piłką nożną i myślę, że do tego będę dążyć tak naprawdę, a co będzie, to zobaczymy. I tak będzie na pewno, jestem przekonana. Zresztą wiesz, w celu weryfikacji odsłuchamy sobie tego odcinka podcastu i ty zobacz, Emilia, udało się, a raczej nie udało się, tylko zrobiłaś to po prostu, bo jednak wszystko jest w naszych rękach. Emilia, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie, żeby móc śledzić to, co robisz, żeby móc Ci kibicować, bo takim bardzo dużym motywem nagrywania przeze mnie podcastu i przede wszystkim tego cyklu Kobieta w sporcie jest nie tylko oczywiście rozmowa ze wspaniałymi kobietami, ale też
wzniesienie na wyżyny, wzniesienie na szczyty sportu kobiecego, bo chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak nadal w naszym kraju jest trudniej kobietom nie tylko grać w piłkę, ale uprawiać wiele dyscyplin sportowych, bo zazwyczaj przed szereg na pierwsze miejsce wybija się jednak i piłka nożna męska, i koszykówka męska, i lekkoatletyka w wydaniu męskim. Dlatego chciałabym, żeby coraz więcej osób kibicowało kobietom, wspierało je i właśnie też mogło do nich docierać. Także gdzie Ciebie znajdziemy? Znajdziecie mnie chyba na wszystkich platformach tych społecznościowych, portalach, Facebook, Twitter. Na Twitterze też staram się być aktywna, to jest naprawdę fajna sprawa z tym Twitterem. Instagram, myślę, że nieraz znajdziecie jakiś wątek na łączy nas piłka kobieca. Tak jest. Cokolwiek związane z reprezentacją Polski. A przede wszystkim jak wpiszecie po prostu w Google Emilia Zdunek, to na pewno coś ciekawego, czy wydaje mi się, że coś ciekawego Wam wyskoczy. Jasne, oczywiście, że tak. A ja, wiesz co, wyprzedzę te fakty, ale ja to muszę powiedzieć, bo my na ostatnim zgrupowaniu rozmawiałyśmy o tym, że może będziesz nagrywać własny podcast. A ja wierzę w to, że jak się jakieś słowa wypowie, to one zyskują na takiej, wiesz, ogromnej mocy, więc uwaga, mam nadzieję, że za kilka tygodni, może miesięcy, ale będziecie też mogli posłuchać Emilii w jej autorskim podcaście. Zgadza się? Zgadza się. Dobra, zostało powiedziane, zostało odhaczone, odnotowane, więc ja bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki, żebyś uruchomiła ten podcast, bo jestem przekonana, no, że ten podcast będzie miał moc, nie tylko piłkarską. Także ja trzymam kciuki, żeby się udało. A teraz, Emilia, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Fantastyczna, pełna dobrych emocji, uśmiechu. Ja cały czas tutaj patrzyłam na Ciebie, potakiwałam głową i się uśmiechałam, ale no wiesz co, kolejny raz zdobyłaś moje serce, bo uwielbiam z Tobą rozmawiać. Dziękuję Ci za te wszystkie rady, dziękuję Ci za tą rozmowę. To ja jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie ogromna przyjemność. I co, mam nadzieję, że będzie się to wszystkim dobrze słuchało i może ktoś coś wyciągnie dla siebie, bo też z takim jakby z taką intencją przyszłam, żeby może nie jakoś specjalnie zainspirować kogoś, ale może troszeczkę poruszyć albo nawet zmotywować do jakichś działań. I tak też właśnie było. Bardzo Ci dziękuję, Emilia. Do szybkiego usłyszenia i do szybkiego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tuż po tym, jak przesłuchałeś to nagranie, przesłuchałeś naszą rozmowę, muszę sobie pozwolić na odrobinę prywaty. Chcę, żebyś wiedział, że niesamowicie wartościową rzeczą w moim życiu jest nagrywanie tego podcastu. Oczywiście robię to całkowicie za darmo, robię to całkowicie z racji na to, że po prostu jest takie moje zainteresowanie. Bardzo chcę wspierać kobiety w sporcie, bardzo chcę, żeby usłyszał o nich cały świat. Zapewne zasięgów światowych nie mam, ale chciałabym, żeby to nasze najbliższe otoczenie, które się będzie coraz to bardziej powiększać lokalnie, aż globalnie, usłyszało o wszystkich kobietach, które chcę zaprosić do tego podcastu. Zatem dziękuję za każde lajki, dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie serduszka i kciuki w górę, którymi obsypujecie mnie w social media, na kanale na YouTube i wszystkich możliwych platformach podcastowych. Jest mi bardzo, bardzo miło. Bardzo dziękuję za te wszystkie pozytywne odbiory, za wszystkie Wasze uwagi i pozytywne komentarze. Cieszę się, że mogę to dla Was robić. Cieszę się, że to mogę robić dla siebie, bo to nie jest tak, że tylko robię to dla moich słuchaczy. Jak najbardziej mam z tego ogromną radość, ogromną frajdę. No i cóż, kończąc tą prywatę, bardzo dziękuję Emilii za to, że wystąpiła w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że chciała być moim gościem i podzielić się z Wami swoim, no jakby nie było, bardzo prywatnym gruntem. Także dzięki, że odsłuchałeś ten odcinek. Dziękuję, Emilia, że wystąpiłaś w tym odcinku. No i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków, a także oczywiście zapraszam na wszelkie platformy w social media, o których wspomniała Wam Emilia. Obserwujcie ją, wspierajcie, mocno trzymajcie kciuki za jej karierę, za wszystkie gole i za każdy owocny trening, który ma na celu budowanie jej jeszcze lepszej sprawności jako piłkarki. Wierzę też, że będzie najlepszym psychologiem, także mocno trzymam kciuki za jej rozwój, mocno trzymam kciuki za Twoje zdrowie, no i zapraszam Cię do
odsłuchania kolejnych odcinków podcastu, który już w następną środę. Obserwuj mnie w social media, wszędzie znajdziesz mnie po prostu pod nazwą Sylwia Maksym, paliwo z roślin. Zapraszam również na moją stronę www.sylwiamaksym.pl, gdzie znajdziesz też roślinne jadłospisy, fleksitariańskie jadłospisy, a także moc artykułów wspierających Twoje zdrowie. Dzięki, że byłeś ze mną dzisiaj. Raz jeszcze do usłyszenia. Sylwia Maksym, paliwo z roślin. Pa, pa!